Witam wszystkich, jesteśmy na test serwerze, gdzie dziś do gry wszedł nowy event Springly, w którym możemy uzyskać skórkę dla Safii. Możemy ją otrzymać poprzez dwa sposoby, możemy ją zakupić w sklepie, bądź zdobyć ją z tych talizmanów bestii, które są dostępne w evencie, który też dziś pojawił się na serwerze, Bitwa Krwi. I tak jak tutaj widzimy, tylko handel eventowy i Bitwa Krwi pozwalają nam zdobyć te talizmany. Nie dostajemy tych talizmanów za dzienne misje. No i ogólnie skórka tej Safii prezentuje się nie za ciekawie według mnie. Ja osobiście nie będę tego robił. Jakoś nie mój gust. Poza tym wolę sobie wydać te emblematy na czerwone skrzynki do SI. Teraz, jeżeli chodzi o sam event, jest to powrót do tego pierwszego eventu, który był na tych serwerach. Nie będziemy musieli wybierać postaci tak jak dotychczas. Mamy tutaj paletę postaci, których wybieramy. Wybieramy dwóch bohaterów na początku. Weźmy sobie zwierzę ludzi. To jest akurat nieważne, bo czy to wygramy, czy przegramy te walki, to i tak będziemy dostawać te 15 talizmanów. Także dużo szybszy wybór postaci, dużo szybciej ten event na pewno nam pójdzie niż wtedy, kiedy było 8 rund do wybierania. No i dostaliśmy te 15, także no mówię, niezależnie czy wygramy, czy przegramy, po 3 walki, czyli 45 możemy zdobyć tych emblematów dziennie. Jeżeli chodzi o same nagrody, to mamy do wyboru właśnie skórkę Safii za 300 talizmanów, mamy emblematy, to co ja będę brał, czyli czerwone skrzynki, 20 czerwonych skrzynek za 65 talizmanów. Tutaj mamy food, mamy ekwipunek, mamy kamienie, zwoje resetów, poe końcy, esencje do drzewa. Znów wróciły do gry te artefakty, emblematy do artefaktów Dury. Mamy Mechire, Zorata, Ortosa, Twinsy, Florę, no i mniej ważnych bohaterów. Tak więc troszkę matematyki sobie zrobimy teraz. Mamy 45 emblematów dziennie. Event trwa przez 12 dni, co nam daje 540 tych talizmanów. Za 520 talizmanów będziemy mogli odebrać 8 tych pakietów z czerwoną skrzynią, czyli będzie ich 160 i zostanie nam 20 talizmanów. Będziemy mogli sobie wziąć na przykład te srebrne emblematy. Oczywiście można sobie wziąć skórkę Safii za 300, wtedy zostanie nam 240 i z 240 będziemy mogli sobie no nie wiem, no nie weźmiemy na pewno żadnej postaci, ale resztę zostanie na emblematy, których będziemy mogli wziąć 3 te oferty, czyli 60 emblematów. Kolejną opcją, którą jest też dość opłacalna, jest wzięcie Twinsów. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma na mitycznym czy wzniosłym, jest to też dobra opcja. Wtedy weźmiemy sobie Twinsy i jedną tą czerwoną ofertę z czerwonymi skrzyniami. No i dla osób, które by chciały kupować te skrzynki poprzez tutaj oferty dzienne, czyli te za 5 zł,
to też mamy 15, dostajemy ich 15 razy 14 dni. Da nam to dodatkowych 210 talizmanów, co podniesie nasz, jeżeli pójdziemy tylko w skrzynki, to będziemy mogli ich wziąć 11, czyli będziemy mogli wyciągnąć z tego eventu około 220 czerwonych skrzynek. Tak więc no jest fajnie, bo na pewno kilka darmowych skrzynek nam wpadnie. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że materiał się przydał i do usłyszenia następnym razem.